gramy na boisku wielkości Orlika. Jest nas 7 na boisku, bramkarz nie może wychodzić za pole karne, nie ma spalonego. Gramy tylko kończyną, którą posiadamy. Gra kikutem jest traktowana jako faul, auty grane są z ziemi. To takie najpodstawowe różnice. 2 lata temu byliśmy na Mistrzostwach Świata jako absolutni debiutanci. W tym roku dzięki wsparciu tutaj właśnie Suwałk i pana Darka Mazura jedziemy drugi raz. Gdzie? Na Mistrzostwa Świata do Meksyku. Reprezentacja w Suwałkach jest troszeczkę osłabiona bez zawodnika, który ma na koncie, miał na koncie do dzisiaj komplet występów, czyli 27 występów reprezentacji Polski. Znaczy reprezentacja, mogę powiedzieć, że jest tutaj prawie w najmocniejszym składzie. Brakuje właśnie jednego zawodnika, ale już po tych 2 latach mamy na tyle szerokie zaplecze, że na pewno tutaj są zawodnicy, którzy mogą go zastąpić. Suwalscy kibice czekają na debiut, może nie Suwalczanina, ale piłkarza z pobliskiego Ełku. Tak jest. Jest właśnie młody chłopak z Ełku, który na co dzień trenuje w Mazurze z zawodnikami pełnosprawnymi i dzisiaj trener wyznaczył go na ławkę rezerwowych, na pewno wejdzie, myślę, że na prawe skrzydło. Jest dynamiczny, śmiejemy się, że trochę przypomina Roberta Lewandowskiego z wyglądu, ze sposobu gry, także no liczę, że wejdzie i strzeli bramkę. Jaki obstawia pan wynik? Ja obstawiam 2-1 dla Polski. No, reprezentacja Ukrainy jest naprawdę silną reprezentacją, 8 zespół świata. I jakieś kilka lat temu byli nawet mistrzami świata, że kilkanaście lat temu, w 99 roku, ale grają praktycznie od początku i no bardzo doświadczony, silny zespół. Ostatni raz graliśmy z nimi we wrześniu zeszłego roku, to był naprawdę bardzo dobry mecz. Skończył się 3-3, wyrównali w ostatnich sekundach spotkania. Jakie plany przed mistrzostwami świata jeszcze? No właśnie, mistrzostwa świata w Meksyku będą w listopadzie. Teraz się intensywnie szykujemy, trenujemy, robimy zgrupowania. To jest bardzo ważny punkt tych przygotowań, mecz z Ukrainą. Później we wrześniu organizujemy w Warszawie turniej z udziałem 6 reprezentacji. No i w listopadzie lecimy. Debiut, wrażenia debiutanta. Co czułeś wchodząc na boisko na pierwszym swoim meczu w reprezentacji Polski? Jest to coś niesamowitego, to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Coś, no naprawdę, zagrać z orzełkiem na sercu dla Polski, dla takiej publiczności, to jest spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Trenujesz z piłkarzami Mazura. Tak. W ogóle jak to się stało, że trafiłeś do piłki nożnej i co powodem twojej niepełnosprawności? To znaczy jestem niepełnosprawny od urodzenia. O Amfutbol dowiedziałem się z telewizji i pierwszy raz na zgrupowaniu byłem w październiku ubiegłego roku, a od 3 miesięcy trenuję z Mazurem. To znaczy od stycznia. To jest prawie pół roku. Panie trenerze, pierwszy raz w Suwałkach Amfutbol. Jakie wrażenia z tego, co tutaj zastaliście? Suwałki są bardzo gościnne, natomiast o wrażenia powinienem zapytać pana, bo to ja jestem do tego przyzwyczajony, a państwo byli tymi, którzy oglądali to, przypuszczam, po raz pierwszy. Tak. Każdy chciałby zdjęcie z takim wspaniałym piłkarzem. Ja też jestem zadowolony. Gdyby piłkarze Adama Nawałki grali z taką ambicją, z takim zaangażowaniem, myślę, że może nie na mistrzostwach Europy byśmy byli. No to nie do mnie oceniać. Ja akurat znam prywatnie trenera Nawałkę, życzę mu jak najlepiej. Natomiast no jest coś w tym, co pan powiedział. Gdybyśmy przestali rozmawiać o rzeczach, o których nie powinniśmy rozmawiać, a skupili się na takich cechach, które zawsze Polaków charakteryzowały. W dawnych czasach, ja pamiętam jako dziecko, gdzie takimi właśnie cechami wolicjonalnymi byliśmy w stanie wygrywać z lepszymi od siebie. No tego troszeczkę brakuje, nie oszukujmy się. Dzisiaj byliście lepsi od Ukraińców, byliście częściej posiadaniu piłki, atakowaliście, mieliście przewagę, stwarzaliście sytuację, wygraliście jak najbardziej zasłużenie. Moim zdaniem to jest. Ja staram się, żebyśmy parli do przodu. Tak? Chcemy kreować grę, chcemy budować akcję, chcemy, żeby się to podobało kibicom. Sami też chcemy mieć z tego radość. I cieszę się, że ten mecz wyglądał dzisiaj tak, jak wyglądał. Straciliśmy bramkę po błędzie. No. Błędy są po to, żeby je popełniać. Natomiast fajnie jest, że zespół zareagował w taki sposób i fajnie jest, że do końca i w końcówce strzeliliśmy, no jakby nie było ważną bramkę. Panie trenerze, czy pan zawodnikom nie żal trochę tego, że amfutbolu nie ma w programie Paraolimpia? Bo celem każdego sportowca
Przecież to są sportowcy, którzy wkładają więcej wysiłku, więcej serca w przygotowanie się do uprawiania swojej dyscypliny. Jest sam udział w Igrzyskach Olimpijskich i ta paralimpiada byłaby taką nagrodą honorową. Przypuszczam, że to byłaby taka wisienka na torcie, natomiast nie wiem, jak to wygląda procentowo, ale wiem, że bliskie 100% jest to, że na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio ta dyscyplina sportu zagości w programie paralimpiady. Czy jako pełnoprawna, czy jako pokazowa, tego nie wiem, natomiast myślę, że to kwestia czasu, kiedy na tej paralimpiadzie rzeczywiście futbol zaistnieje.